Trening siłowy ma wiele benefitów, ale jakie benefity przynosi sportowcom wytrzymałościowym? Od lat łączę trening siłowy z treningiem wytrzymałościowym, tak aby on wspierał ten właśnie wytrzymałościowy. I moje obserwacje, które widziałem od lat, potwierdzają badania. Trening siłowy pozwala na zwiększenie ekonomii wykonywanego wysiłku w treningu wytrzymałościowym, ze względu na to, że za każdym razem naciskamy na pedał bądź podłoże mocniej. Potrzebujemy mniej energii, aby utrzymać to samo tempo. Poprzez to, że potrzebujemy mniej energii, aby uzyskać to samo tempo, nasza technika jest zdecydowanie lepsza. A co za tym idzie, im mamy lepszą technikę, tym ryzyko kontuzji jest mniejsze. Ryzyko kontuzji zmniejsza się również ze względu na to, że trening siłowy zwiększa naszą siłę ścięgien, kości oraz mięśni. Dodatkowo pozwala on pracować w pełnym zakresie ruchu, którego nie ma często w sportach wytrzymałościowych, jak na przykład bieganiu czy pedałowaniu. W sportach wytrzymałościowych powtarzalność ruchu jest na poziomie kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy powtórzeń w trakcie jednego eventu. Dlatego silne mięśnie, silne stawy, silne ścięgna, silne kości mogą zminimalizować ryzyko kontuzji.